Nice. O, nie, 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 ale mapa o wiele większa, bo z tego co zdążyłem się zorientować, co przedstawili mi moi widzowie, ta mapa jest składką kilku osób. Będzie to wspólna robota, także może duża mapa, może ładna mapa, ja nic o niej nie wiem tak na dobrą sprawę, poza tym, że Metzi odwalił manianę i zrobił bardzo dużo trudnych pomieszczeń, które panowie musieli długo nerfić, żebym poradził sobie z nimi w ogóle, bo jestem niestety na to za słaby. Także gentlerowice, zobaczmy co sobą prezentują. High object count to jest coś, co lubię. Pozdro ty chyba. Pozdro ty. Pozdro z KBD Sigmy. To flaga gentlerowic. Of course. Peace, friend. Peace, man. Let's go. Nice. Ej, normalnie był tutaj lektor, który mi przedstawił misję. Od razu wiedziałem po muzyce, że to jest część, którą robił Pawciu. To jakby było oczywiste. Z How to Platformer wersja... Moi widzowie. O Jezu, jeszcze mi się zapis zrobił? Nie, dobra, okej. Zginąłem tak. To będzie dobre, słuchajcie. W każdym pomieszczeniu muszę zginąć. To jest zasada. Dobrze mi idą te skoki. Świetny jestem. Muzyka typowo pawciowa. To uderzenie przy każdym mocniejszym uderzeniu bębna. W sensie rozmycie. Też w mapach, które się już pojawiało u pawcia. Charakterystyczne bardzo. Tego nie wezmę. A nie mogę tego nie wziąć, bo wtedy nie przejdę. Jak zrobić, żeby ludzie byli w levelu? Nie wiem dokładnie o co pytasz. A! Żeby ludzie byli w levelu. Żeby ludzie weszli i grali razem ze mną, trzeba mieć ściągnięty ten mod Globed, który ściąga też przy okazji dwa inne mody. Trzeba też ściągnąć wcześniej modyfikację, która pozwala w ogóle ściągać mody do Geometry Dasha. Lećmy dalej. Och, moje ulubione skoki. Skok przez płot. No. Dobra, jedziemy. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Jump, 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 jump. Okej. Got it. Odwrócona grawitacja, to lubimy. Ej, to tak nie działało kiedyś, co? Czemu zmieniliście? Jeez. O nie! To jest... Spitek! Spitek! Nie! Nie Spitek! Idziemy na klawiaturę, bo ja Spiteka nie przeszedłbym na padzie. Elementy Spitekowia to jest coś, czego nie jestem w stanie zrobić inaczej. W sensie nie jestem w stanie tak szybko kliknąć, chociaż może byłbym. Ale przyciski na padzie niestety są zbyt głębokie, mają zbyt duży skok. Naprawdę jak w How to Platformer gram teraz. Będziemy się świetnie bawić. No i udało się. A kiedy grałeś w Geometry Dash ostatni raz, nie licząc tego roku i tej serii? Nigdy. Jak Geometry Dash wyszło chyba w 2013, to zagrałem na telefonie jakieś dwa razy. Dobra. Kontrola tego jetpacka to jest coś, co czasem mi wychodzi, a czasem nie. O, no właśnie. Czasem dostaję takiego czegoś, że palec nie jest w stanie puścić przycisku. Dobrze, że tu jest zapis co pokój, bo bym się... Jakbym musiał więcej tych ewolucji zrobić naraz, to bym nie dał rady. Znaczy, teraz jeszcze nie było nic trudnego, no nie oszukujmy się. Ale na dłuższą metę bym sobie nie poradził. Na pewno psychicznie, z faktem. O, myślałem, że nie zawadziłem tak szczerze. No. Ja myślałem, że ty grałeś i się zniechęciłeś do autoscrolli. Nie, zniechęciłem się do autoscrolli, ale wystarczyło mi do tego, nie wiem, 20 minut, 30 z Geometry Dashem. Dawno, dawno temu. To była gra popularna w tamtych czasach już jak wyszła, no tylko ja nigdy nie przekonałem się do niej po prostu, nie? Może w ten sposób. No to nie jest tak, że ja nienawidzę tej gry, w sensie trybu autoscrollowego. Powiedziałbym po prostu, że nie jest dla mnie... O, ciekawe, aha, dobra. Nie jest dla mnie na tyle satysfakcjonujące, żeby chciało mi się powtarzać tak często te etapy. Bo żeby przejść level autoscrollowy, trzeba robić to samo w kółko i w kółko i w kółko. I to nie jest tak jak tutaj, na platformówkach. O, widzicie, że ja sobie cofnę, powtórzę etap, który trwał, nie wiem, 1,5 sekundy.
czy tam 2-3 sekundy. Tylko tam trzeba dosłownie robić idealne podejście do czegoś, co trwa często dobrych kilka minut, nie? Ojej, naprawdę. A jeszcze do tego dochodzi element taki, że nie da się poprawiać, bo jest tylko jeden dobry sposób na zrobienie danej rzeczy, przeważnie, w tych autoscrollach. Nie? Tutaj jak zrobię coś dobrze, to potem mogę to zrobić lepiej, podbijać swój czas. I za każdym razem ten pokój wychodzi mi trochę lepiej. Natomiast nie ma tego w autoscrollu. Więc nie generuje to takiej satysfakcji. Jedna satysfakcja w autoscrollu, jaką mam, to jak dojdę do końca levela. A wcześniej to jest tylko czysta frustracja. No więc niestety, nie jest to po prostu tryb dla mnie. Moja psychika inaczej działa. Aha, te różowe tutaj to pułapki są. Okej. Bardziej niż pomoc. No, kliknąłem go. No! Czemu nie mogę wstrzelić się w ten... No, wlazłem. A bo to mnie wystrzeliwuje przecież. Zapomniałem o tym. No właśnie. Come on! No. Mam rozumieć, że tutaj jest naprawdę dużo leveli, w sensie, że to są na razie tylko levele pawcia. A jeszcze czeka mnie fragment od Kamskiego, fragment od Metzia. Długi level panowie zrobiliście, naprawdę długi. Co? No, serio. Dobra, chwila na czat. O, i prostsze niż myślałem, tak szczerze. No, może tylko znaleźć dobry timing, ale go znajdę. Po prostu muszę wyłapać dokładnie ten moment. Tak jak sam ktoś powiedział już w międzyczasie, że ta gra to jest w dużej części pamięć mięśniowa, więc ludzie, którzy mają tutaj dużo godzin, po prostu już wiedzą, w którym momencie co kliknąć, żeby to miało sens. No kurde, czemu nie mogę się wstrzelić? O, strzeliłem się. Nice. Ui. No, up. Czy dałem złapać. Skąd pomysł na nazwę Gentler? O matko, to jest temat rzeka, słuchajcie. W ogóle na początku to chciałem, żeby wymyślić sobie jakieś zwierzątko, z którym będę związany. Nie wiem dlaczego, ale stwierdziłem, że zwiążę swój kanał z jakimś zwierzątkiem. I wymyśliłem tego kraba, którego mam. W sensie, ja go wtedy jeszcze nie wygenerowałem, bo to w ogóle był dopiero pomysł taki startowy. I wymyśliłem, że to będzie krab. To miał być rak na początku, ale raki są brzydkie, kraby są fajniejsze. No i wymyśliłem tego kraba i pomyślałem najpierw, że moim logiem nie będzie wygenerowany krab w żaden sposób czy narysowany, tylko że wezmę sobie Pokemona, chciałem wziąć krabiego. A od krabiego przeszedłem do Kinglera, bo Kingler jest fajniejszy, ma taki wielki jeden szczypiec. I na początku nawet ściągnąłem sobie obrazek z Kinglerem, żeby go przerobić i wrzucić na swoje logo. A potem, żeby wymyślić nazwę, stwierdziłem, że nazwę się jakoś podobnie. No i od nazwy Pokemona, którym jest Kingler, wymyśliłem podstawowe słowo. Już nie pamiętam nawet jakie. I finalnie po prostu skorzystałem z tego. I ktoś jeszcze ze mną rozmawiał, wtedy odbyłem rozmowę, bo byłem w domu rodzinnym. To było w Radomiu. Rozmawialiśmy o różnicach między generacjami. Generacja X, generacja bla bla bla. No i tak mi wtedy wpadło to do głowy właśnie, że dlatego Gen jest z dużej litery. Tak jest generacja X, Y, Z, millennialsi, etc., Gen Alpha. To ja po prostu założyłem, że to jest fajne, będziemy wszyscy dla siebie mili po prostu. To jest Gentler. Nice. Taka o, historia. I prawdziwa, w sensie nie zmyśliłem tego. Dokładnie miałem takie toki rozumowania po kolei. Zapomniałem, że muszę przytrzymać. Uii. O, jesteśmy w levelu Kamskiego. Dobra, druga część. Lecimy. Kamski. Może sobie ustawić, żeby współgracze byli bardziej przezroczyści. A nie mam jakiej potrzeby teraz. Fajna historia, dzięki. Taka muza. Ej, ten napis attempt zasłania mi kolec. Aha, może to okej, okay, dobra. Czy będzie ruszać, jak wcisnę przycisk, tak? Nice, dobra. No co, przyciski powinienem wcisnąć i się powinien coś przesunąć, tak? Czegoś nie wcisnąłem. Ej, no... Jest jakiś przycisk, którego nie widzę jeszcze?
Szkoda, że nie widać, kiedy są wciśnięte, a kiedy nie. Ciekawe, którego nie wcisnąłem. Tego? Nie, teraz tego na pewno nie wcisnąłem. Aha, bo to jest na początku dobrze. Ha, debil. O, fuck. Widzisz, wystarczyło, że nie spojrzałem w dobrym kierunku w odpowiednim czasie. A, fuck. W ogóle tak z innej beczki, te platformy wydają się wystające, a nie są. Trochę to męczące. Rotate. O, fajne. Fajny motyw, że mogę to poruszyć. Rotate. Roll. Oho. Mhm, dobre. Nice. To będzie wesołe. Dobra, podoba mi się. A! Nie, tu mogłem po prostu sobie przejść. Widzę. No, tutaj mogę sobie wyskoczyć wyżej. Okej. Okay. Też mogę... A! No głupek, przecież wiedziałem, co się wydarzy. Ej. Uderzam się w dach cały czas. Męczące to. Aha, okej, okay. Jak tego dotknę, to znowu nie dotykać. Nie dotykać. SS? SS2. Nie ma ich na bocie, Dobra. Przepraszam. Wracały stare przyzwyczajenia. Co? Dobra, udało się. Kurde. No bo... A mnie wkurzają te platformy, bo one nie są tak szerokie, jak wyglądają. Mam wrażenie, że te rzeczy mają zepsute hitboxy. Nie, no dobra, nie mają zepsutych hitboxów. Przynajmniej te duże rzeczy. Co? Co mnie zablokowało? O, nie wiedziałem, że mogę tak wysoko skoczyć, szczerze. Czasem mam wrażenie, że się rozwalam o powietrze, szczerze mówiąc. Ale to pewnie jest złudzenie. Na pewno przelatuję przez platformy. To mi się zdarza regularnie. No i... Czemu nie wlatuję tam? Bro! No nie mogę wejść tam. Czyli po prostu byłem słaby. Ale no, widzisz. Delikatnie, gentler. No, widzisz. Sensualnie? Rozśmieszyłaś mnie. Ja? Tak. Nie lubię tego streama ci się. Gram jak gówno. Największe. Muszę kawę robić pod streamy. No teraz już za późno. Jakbym sobie zrobił 18, to spoko. Cio! Dobra, udało się. Ja nie mówię, że nie mam energii, tylko że mi nie idzie. Bo mózg potrzebuje węglowodanów. A teraz zachodzi proces glukoneogenezy i organizm wykorzystuje energię. Teraz ty będziesz zwęglona. Na produkcję węgli, a nie na mózg. Kamski, coś ty zrobił. Matthew, nie strasz. A nie, to pewnie z jego mapami, tak? Coś zrobił z jego mapami. No jest, dlaczego ja się nie mogę wstrzelić w te asety? To nie jest kwestia nawet tego, że ja nie umiem prowadzić tego spotka. Bo to jest inna rzecz zupełnie. Tylko po prostu jakby mam wrażenie, że ja nie widzę ich. Mimo tego, że są takie wyraźne, to że nie widzę tych asetów za dobrze. Powinienem sobie doładować jeszcze trochę energii. No, tak będzie lepiej chyba. Czuję większą moc. Może się nawet kiedyś nauczę używać tego jetpacka. Jestem tu. O! Ach, a wydawało mi się, że to umiem, patrzcie. Na spokojnie. Ale co na spokojnie? Ja jestem bardzo spokojny. Po prostu nie umiem utrzymywać tego stateczka na tej samej wysokości cały czas. Nigdy tego nie umiałem zrobić. Tak, wiem, że jest ważna, no. Oj, ajaj.
To fajnie wypracowuję tę zdolność, jak muszę faktycznie to robić. Próbuję znaleźć tempo klikania tej strzałki, żeby to dobrze wyszło. Jeszcze go nie umiem. No. Stop. O! 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 To się źle skończy. Dla mojej głowy. Powinno się dać grać wspólnie, żebyście wy zebrali za mnie te czaszki, a ja sobie tylko przelecę. No, proste to jest. O, tu jest czaszka, ja się muszę zatrzymać. Upsik. Czy nie ma tak lekko? Goddammit. O jest. Nie będzie dla. Nice. Co? Coś mnie to zabija? No, nice. Nie. Nani? Nie, przecież ja tego nie przejdę. Przecież to jest dokładnie to, na czym umarłem w How to Platformer. Dokładnie ta sama zmiana szerokości tych... Aha. Tak, widziałem platformę i chciałem na niej wylądować, ale tej platformy nie ma. Co? Co wy robi? Co? Nie. Nie zgadzam się. Co to miało być? Śmieszne to jest, ale zastanawiam się, nie przydałby się to jakiś limit czasu albo hazard, jakieś utrudnienie, które mogłoby mi przeszkodzić w zrobieniu tego. Niby widzę te czaszki. Ciekawy jestem, czy dalej nie będzie czegoś, co faktycznie mi utrudni potencjalnie zdobycie końca tego levela. Follow Advanced. Mi się kojarzy z Stellą. Było taki level, gdzie goniły mnie robale kosmiczne. Tak, ja się tylko bawię, spokojnie. O Jezu, to będzie mnie goniło cały czas? O, aha, tak się bawimy, to nie, jednak nie tak fajnie jak myślałem, słuchajcie. Dobrze, to już koniec, nie? Kamski! Nie możesz mi robić platform, przez które przenikam, bo ja muszę dosłownie stanąć na czymś, czego nie ma. Toggle. Mało grałem w gierki IO. No, serio, nie grałem dużo. Nawet w erze popularności to raczej oglądałem odcinki na YouTubie tego, bo tam sobie ludzie gadali, to była taka gierka vlogowa, więc oglądałem raczej gierki typu IO. Chyba najwięcej spędziłem w tych czołgach. Nie pamiętam, jak to się nazywały. Wieb.io? Chyba? Śmiało. Może ja się kiedyś podszkolę w klasiki. Może. Bardzo może i bardzo kiedyś. Ty, o co chodzi? Ja pewnie muszę wcisnąć, muszę właśnie nie wcisnąć żadnego z tych. Ha! Nie wcisnąć żadnego z tych. Są czerwone przyciski. Znowu zrobię ten sam błąd. Dobra, czyli to jednak nie jest skakanie po platformach w taki chamski sposób jak kiedyś. Nieważne. Co? A mógłbym z tego zaskoczyć już w sumie. A ja się skupiałem na tym, żeby unik zrobić, bo mi tak gra kazała. Tak, diep.io, tak. Bardzo dużo grałem, jak się rozwijała zaraz na początku tej gry. To faktycznie zdarzało mi się. Pamiętam, bo to było. Początek moich studiów, chyba. Właśnie nie pamiętam. Dlatego powiedziałem studiów, nie powiedziałem których. Szarobura obydwa. Laser. O, lubię takie rzeczy. O Jezu. Ej, ale włożyliście w to dużo roboty. Mega fajnie. Każdy z waszych partów ma coś swojego. U Pawcia to taka, przepraszam, spokojna atmosfera. Tutaj oczywiście dubstep, to już z Kępskiego znany oczywiście, ale też dużo elementów, które musieliście budować na dobrą sprawę od zera. To zobaczymy jeszcze, co znajdziemy u Metzia. Ja włożyłem całe 7 godzin po to, aby zostało znerwione. Tytanik na Netflixie! No wiem, polecanych mi cały czas wyskakuje od jakiegoś czasu. Ale my już widzieliśmy Titanica, po co jeszcze raz?
sumie głupio się pytam. Każda kobieta chce oglądać Titanica. Po prostu. Ja albo Titanica, albo Harry'ego Pottera. To są dwie opcje. Ja jak byłam chyba Marusia, Pusia, dwa latka miałam, to lubiłam nawet oglądać. Serio? No. No, bo ja się to lubię. Myślę, że tam wskoczę. No. Co? Ale mi to kiepsko idzie. Boże, jak ty czytasz mój nick? No tak, ja zawsze tak czytam twój nick, nie pamiętasz? No Mezia, jak Mezio. Tak po włosku, jak Assassin's Creed. Ezio Auditore da Firenze. Nie, ja staram się czytać tak, jakby tam było 2C. Tak, Mezio. Jak pizza. Ajajaj. Jakbym wiedział, gdzie jest bezpieczne miejsce na tej platformie. Nie, no dobra. Nie będę aż tak narzekał na tę platformę. Te platformy są spoko. O, oh, fuck. Serio, spłonąłem? Aha, no tak, przecież sufit też mnie zabija. Ale powoli idziemy do przodu, słuchajcie. W końcu dotrzemy do celu. Walić monety. Co? Myślałem, że to mnie nie zabije z jakiegoś powodu. Ja nie umiem tego zrobić czasem nawet bez presji czasu. Jak ktoś pawcia win za ten room. Grasz w Minecraft? Nie gram w Minecraft. Nigdy jakoś się nie przekonałem do Minecrafta. Grałem jeszcze za czasów, jak był w becie, bo wtedy faktycznie dużo osób, moich znajomych grało, ale to tylko dlatego grałem. Uh-oh. A, dobrze było. Czemu ja to zepsułem? Dobra, brawo, brawo. To jest naprawdę spoko. W sensie ten pomysł z tym, że muszę tym ruszać. To? A wlazłem w przycisk. A w ogóle gdzie mam to doprowadzić? A gdzie mam to doprowadzić? Gdzie jest koniec tej trasy? A tu. Dobra. O Jezus. Ale mnie to wkurza. Wiecie? No bo ja mam takie, nie no, easy peasy, przecież nie można tego zepsuć, nie? Generalnie to nie do zepsucia. Potem psuję. Dobra, w dół. No w dół. No, brawo. Rozumiem, że muszę przesunąć jeszcze jedno w prawo, bo inaczej... Tak. Dobrze, rozumiałem. No i dobra, całunia. Co jest? O nie. Dlaczego? Jak to boli. Dobra, udało się. Dobra, co się dzieje? Random. Co? Random 10%. A po prostu mam szansę, że to się przesunie, tak? I muszę to klikać do czasu, aż się przesunie? Mam 10% szansę, że się przesunie? Dobrze rozumiem? No, bo ja klikałem nie ten przycisk. Widziałem, że mogę przejść, ale strasznie chciałem, żebyście jeszcze poczekali. O Boże, co wy narobiliście? Są czaszki, które nawet mają, które też mają nieoczywisty hitbox. Uff, udało się. A myślałem, że mogę spaść tam, to był ten minus. Co wy gadacie? Między kolcami trzeba wylądować? No tak, to mnie zabija, to było. Między kolcami trzeba wylądować, prawda? O Boże, dobra. Gdzie jest miejsce, gdzie mogę stanąć? Aj, mogłem już lecieć w sumie, ale chciałem się nauczyć, bo pewnie będzie tego więcej. Jakby ktoś miał pecha w poprzednim pomieszczeniu, to bym naprawdę z niego nie wyszedł. No, nice. O bo, co się dzieje? O matko, to będzie wesołe. Ale ja tutaj bardzo słabo widzę rzeczy. Tak dobrze, że moja postać jest zielona, więc widzę ją całkiem nieźle. Ale mam mniej więcej ten sam wyraz twarzy, który ja mam w środku. No. Problem jest taki, że ja nie widzę, jak lecę w lewo w ogóle. Widzę tylko, że się rozbijam o czaszkę. Nie wiem, czy zauważyliście, pewnie nie, że ja w ogóle nie podążyłem wzrokiem za moją postacią, bo mi zaginęła gdzieś w tym gąszczu tego wszystkiego. Mhm. O nie! O Boże, ale to będzie dramat.
No! Jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Nie mogę, ten ekran mnie wkurwia strasznie. I to nie tym, że sobie nie radzę, tylko tym stroboskopem, który mnie po prostu doprowadza do białej gorączki. Ja w ogóle, naprawdę, ja nie jestem w stanie śledzić twojej postaci zbyt dobrze przez to, że to tak świeci. Już pomijam fakt, że prawdopodobnie czaszki mają kwadratowy hitbox, albo wręcz kolcowy, trójkątny, kiedy są w kształcie czaszki. Ej, ktoś napisał, że geometrii dasz to pamięć mięśniowa, to jakbyś miał, to musiałbyś już typowo się nauczyć na pamięć mięśniową. Move! Move! Oj, Tetris. Ale fajnie. To mi przypomina, że muszę kiedyś dokończyć tego Tetrisa, w sensie mapę geometrii daszową. Nice. Niewidzialne, świetnie. Świetnie, muszę chodzić po czymś, czego nie ma. Czyli dokładnie to, co wcześniej mówiłem. Zapamiętać dokładnie layout planszy, bo gdzieś tu są kolce, tylko ja ich nie widzę przecież, nie? Dobra, widzę, tu mogę wejść. Aha, tam jest kolec, świetnie. O, tam coś trzeba było wcisnąć. Widziałem to. Okej, mogę to zrobić jednym skokiem. Nie wiem, w co wpadłem, nie widzę tego. Come on, kto to wymyślił? To jest żart jakiś? Na razie nie udało mi się w ogóle z tego skorzystać, cokolwiek to jest, więc... No próbuję z niego skorzystać, ale nie mogę. O, udało się. Jestem. Jestem. Coraz lepiej. Tu czaszki w ogóle są w różnych miejscach. Co? Co ty mówisz? Ale muszę podskoczyć w ramach move'a, dobra. To jest w prawo najpierw. Dobra, okej, nie jest tak źle, jak myślałem. W prawo, chyba w dół. No to nie jest trudne, no come on. Tylko jak się okaże, że muszę zebrać serca. Jeszcze wszystkie po drodze. Oj, 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 to byłoby złe. A to też było złe. Dobra, gdzie teraz? Do góry. Nie wybuchaj mi na twarzy, błagam. No przestań! Gdzie jest wyjście? Góra teraz. Prawo. 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 Dół. Jeszcze jeden dół. Lewo. Dół. Teraz lewo, tak? Lewo, no. Dół. Do góry dałem! Do góry dałem! Na sam koniec! Tak samo jak w poprzednim pokoju. A no w sumie mogłoby... Oj. No blisko było, blisko. Szkoda, że bardzo zepsułem niepotrzebnie. W sensie... Oczywiście, że niepotrzebnie. Jak można zepsuć coś potrzebnie, ale... Pospieszyłem się za bardzo, bo już myślałem, że jestem na końcu i spojrzałem na złą strzałkę. Dobra, chwila, 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 uspokoić się. Lewo, lewo, dół. Lewo. I co teraz? A mogę wyjść? Mogę wyjść. Yes! 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 W ogóle wiesz, gentler, że wczoraj w nocy pokonałem Contra Operation Galaga postacią Fangiem na hard mode. Nice. Ta gierka jest trudna nawet na normalnym mode, więc hard mode? Nice. O! I love this music. Ej, ta muzyka jest fajna, podoba mi się. Te czaszki mnie do szału doprowadzają, bo będę pokój z mojego barta. Ja to fajny był pokój, mi się też dobrze w niego grało. Jesteś na tyle fajny, że jakbyś nagrywał klasik, to byś miał więcej widzów, bo ludzie bardziej wolą oglądać klasik. Ale wiem, że nie robisz tego dla popularności. Tak, nie robię, absolutnie. I faktycznie ludzie wolą oglądać klasik, ale... No właśnie, nie chcę się zmuszać do niczego, jeśli chodzi o te streamy. Tak jak powiedziałem to już wczoraj, grając w starą grę, druga połowa mojego streama to są stare gierki, które bardzo lubię, że ja absolutnie nie chcę się zmuszać do żadnej gry, bo... No bo wpakowałbym się w robienie czegoś, czego nie lubię, a bardzo chcę tego uniknąć w przypadku hobby, co by nie patrzeć. Nawet gdybym na tym miał zarabiać, to kurde, to nie jest właśnie taka praca, powiedzmy sobie, która właśnie ma spełniać marzenia o takim, o takiej robocie, którą chcesz wykonywać. Jak już zakładasz jakąś działalność i nieważne co robisz, czy to jest stream, czy to YouTube, czy zupełnie inna branża jakakolwiek, to już zakładasz działalność chyba nie z myślą do końca o zarobku, ale z jakąś próbą monetyzowania czegoś, co robisz, co lubisz robić. Więc... Miałoby się to z celem, żebym grał. Tryb klasyczny. To jest zapowiedź do Contra w Alien Wars. Serio? Nice.
I bardzo mnie nakręca ta muzyka do tego. A w ogóle klimat tych kolców daje też trochę tym Puff of Pain. O Boże, ale faktycznie idziemy coraz dalej, to powinno być coraz trudniej, nie? No czemu się spanikowałem i chciałem się cofnąć? Widzieliście to? Się odwróciłem specjalnie i wpadłem w ten kolec? No spanikowałem. Dobra, uciekać jak przed absurdalnie duże hitboxy te kolce miały. Patrząc na to, jak mi idzie teraz, to nie sądzę, żebym miał pokonać kolce, które miałyby jeszcze większe hitboxy. Ja to tłumaczyłem właśnie oglądając Discorda, jak ta mapa wyglądała na Discordzie. Mam ten problem, że te kolce powodują u mnie i tak taki jakby strach trochę, stres za każdym razem. Sam fakt, że je widzę, nie? Trochę mnie stresuje i powoduje, że popełniam błędy. Layout tego wszystkiego jest taki niebezpieczny, że tak powiem, że sprawia, że czuję, że mogę popełniać błędy. I to właśnie robię. Ja w ogóle już którą minutę gram, godzinę gram w ten level. No to nieźle. Dobrze, że on się tak ciągle zmienia, bo robiło was tylko trzech. Damn it! No nie mogę. Nie no, ten stateczek, nie mogę tego robić na padzie. Bo umrę. Potrzebuję tego dwóch rąk. W chwili, żeby się przestawić, poczekajcie. God damn it. A już widziałem, że Pawci już się ruszył, żeby wyjść z poziomu, widząc, że prawie przeszedłem. Słuchajcie, oglądanie mapek dzisiaj się nie odbędzie, bo ten level zajmie mi jeszcze kolejną godzinę. Tych pomieszczeń wiem, że jest tyle. Nie wiem, czy się wyrobię w godzinie, bo tajne. Zarzuciłem tymczasem, bo tylko tyle mam. Tak, wiem, Pawciu i Kamski, żeby potraficie kontrolować ten stateczek. Jakbyście dosłownie dotykali ekranu i on leciał tam, gdzie wy chcecie. Ale ja nie. To jest jakiś dla mnie nieprawdopodobny poziom kontroli tego stateczka. Że wy jesteście w stanie wciskać ten przycisk tak, żeby on leciał, gdzie chcecie. Naprawdę. Nie no, teraz to będzie dłużej niż miesiąc, ale gram tylko na streamach, więc w sumie mam tak właśnie 40-50 godzin w tej chwili. No, serio, zawadziłem o tym kolec? No, wykorzystam hitboxy tych kolców. O, tu już nie wykorzystam hitboxu kolców. Dobra, jestem. Dobra, najbardziej muszę się bać tych potrójnych kolców, bo one mają hitbox dokładnie taki, jaki widać. Jezus, zginąłem, bo się wystraszyłem. Pawciu mi się teleportował. Nie wiem, czy to widzieliście, Pawciu mi się teleportował. Ja gram wskazując na strzałce. Co wskazujesz na strzałce? Gdzie stateczek ma lecieć? To cheatujesz. Co wychodzisz? Ależ Jon. Nie ma wychodzenia. Ja nie jestem poddawaczem. Jestem zwycięzcą. Nie jest. No nie no, wylądowanie tam to jest jakiś koszmar będzie. Pawciu, przestań się teleportować. Oj, prawie było. Praktis polecam. Praktis na platformerach to jest, wiesz, przereklamowany, bez sensu. Chyba, że nie ma zapisów, no, to może. Ale tych zapisów jest całkiem sporo. No zmieszczę się tam. On strasznie szybko dostaje pędu do góry. Nie wiem, czy cały ten level nie jest w jakimś wielkim przyspieszeniu. Mam wrażenie, że nie dostawał. Może dostawał. Gadam głupoty. Wy to wiecie lepiej. GG. Dzięki za GG. To jest... Powiem szczerze, dawno nie byłem tak dumny. No, to bardziej dumny ze swojej wytrwałości niż skilla. Fajnie. Mhm.
dobrze mi poszło. Dobrze mi poszło. Serio? To chyba mało oglądasz tych streamów. Ale rzeczywiście level w Geometry Dashu to tak raczej mnie nie irytował do tej pory za bardzo. To po prostu jest też nie mój typ, bo tak szczerze powiem, Mezio, mogę ci mówić mezo, że ja też, żeby grać te poziomy, to muszę mieć takie poczucie, że mam po co. I często na przykład dlatego, żeby zobaczyć następny pokój, nie? A tu w sumie to nie chcę. Wiem, że jak przejdę ten pokój, który jest pełen kolców, to zobaczę kolejny pokój, który będzie pełen kolców. Ja wiem, że to jest normalne w Geometry Dashu i dlatego też nie irytuję się za bardzo faktycznie. Moje milczenie wynika z tego, że faktycznie potrzebuję tony cierpliwości używać, żeby tutaj się nie wkurzać. Dałem poziom 10 sekund, co ty... No. Bo, o, fajnie, byłem sobie bolem. Ty, Gentle, byś chyba wolał jakieś more fun platformówki niż takie ciężkie latanie jak na ciebie. Wiesz co, to nawet nie jest kwestia, bo skill issue tutaj jest też spory. No nie, ja jakbym się nauczył, to bym to nawet przeszedł. Tylko dalej jakbym przeszedł taki konkretny poziom, to nie miałbym z tego jakiejś większej frajdy po prostu, nie? Nie chodzi mi o to, że potrzebuję tak typowo fanu z tego, nie? Bo przechodzę też trudne platformówki, to nie tylko w Geometry Dashu, ale też na moich streamach ze starych gierek. I uważam, że to, co w większości doceniam właśnie w starych grach, też w Geometry Dashu, to taki kunszt trochę w tworzeniu tego. Ale kunszt taki bardziej może artystyczny właśnie? Bardziej w takie coś jak tworzenie samej gry, a nie podbijanie poziomu trudności. Bo tutaj ta mapa to jest takie typowe podbijanie poziomu trudności. O to w niej chodzi, żeby była trudna. A najgorsze, co się może ze mną stać i z moim skillem, to jest wypalenie, nie? Że nie chce mi się po prostu już. I trochę mnie to dopada tutaj, dlatego też jestem przez to cichszy. Bo wam się może wydawać, że ja też już nabrałem trochę wprawy. No i pewnie nabrałem sporo wprawy, jeśli chodzi o gadanie w trakcie, nie? Ale to też wynika z tego, że ja mam bardzo frajdę z tego streamowania, więc łatwo mi się gada z wami, bo po prostu mam na to sporo ochoty. Te gry też motywują kolejne rzeczy, które mówię. No więc jak się wyłączam, to znak, że po prostu nie bawię się zbyt dobrze. Ale to już jest takie niebawienie się dobrze na zasadzie, że ja chyba jestem po prostu zmęczony. Nie fizycznie zmęczony, tylko zmęczony poziomem, nie? To już ten etap, gdzie się już nawet nie cieszysz z przejścia, tylko czujesz ulgę. No, właśnie o to chodzi. No ale pewnie jakbym był, panowie, na waszym poziomie zaawansowania w tej grze, przechodziłbym to sobie za pstryknięciem palca, nie zastanawiając się nad tym, czy to jest trudne, czy nie, bo byłoby to dla mnie proste, to też bym nie miał tego problemu, bym się wypalił w tym poziomie, bo po prostu bym go przeszedł, nie? Pewnie mój charakter dalej by nie dał poczucia frajdy z levela, no bo to już akurat jest kwestia mojego charakteru, jakiegoś doceniania czegoś konkretnego w tych platformówkach. Ale no przynajmniej nie zamęczyłbym się, a trochę się zamęczam. Trzeba mieć cierpliwość i stalowe nerwy. Tak, ale cierpliwość i stalowe nerwy nie wystarczą. Trzeba mieć jeszcze jakiś, może nie tyle talent, co no trzeba być na tyle wytrwałym, żeby nabić sobie te godziny i się przyzwyczaić do tego wszystkiego, nie? To jest trochę jak te wszystkie moby, czy nie wiem, CS-y, Counter-Strike i inne takie. No po prostu masterujesz to. Próbujesz zdobyć jak najwięcej doświadczenia, grasz dużo, żeby jak najlepiej ci szło. Ja w tym tego doświadczenia jeszcze nie mam, ale powoli je zdobywam. Też nie wiem, czy kiedykolwiek, czy mam na tyle talentu, bym rzekł, czyli jakichś tam wewnętrznych zdolności, które są potrzebne, żeby być dobrym w Geometry Dasha. Nie jestem pewien, czy to mam. Tak ja też uważam, że to jest talent też swego rodzaju. Tak jak sobie próbuję nauczyć się grania autoscrolli w ogóle czasem, to naprawdę doceniam ludzi, którzy są w to dobrzy po prostu. Bo to bardzo nie jest prosta sprawa, żeby być dobrym w autoscrolle. To już wymaga anielskiej cierpliwości, naprawdę. Żeby powtarzać i powtarzać i powtarzać w kółko etapy. Powiedzmy, że jeden level trwa tam, nie wiem, 2 minuty. To nie jest dużo i tak, ale 2 minuty. To znaczy, że jeśli umierasz gdzieś tam na 80%, to za każdym razem powtarzasz dobrych kilkadziesiąt sekund. Robisz dokładnie to samo, co robiłeś, bez żadnego, wiecie, z żadnej różnicy. Musisz dokładnie w tych samych momentach klikać ten sam przycisk, tą spację, czy tam przycisk myszki, czy ekran telefonu. To jest nieprawdopodobne dla mnie. Dasz ciszej? Oh.
O, spoko, spoko. Ja na rynek przychodziłem prawie 4 tygodnie. Chodziło o poziom Classic. Tak, kojarzę ten poziom Classic. Kojarzę ten poziom. Widziałem go już na którymś z oglądań. W ogóle nie zależy od czasu, jak od samego początku masz cel przejścia demona, to szybciej będzie niż pół roku. No chyba, że mówisz o ekstremach. Co? Co? Dobra. If you're still playing without cheating, well, congrats. Next room will be a lot easier for now. Take the rest, you deserve it. No w sumie, co by nie mówić, to gram bez cheatów. W sensie, jest to tylko tryb. On przeżył tylko same proste Insane Demony Platyk, coś. To, że zrobiłem jakiegoś insane'a na autoscrollu, to znaczy tyle, że zrobiłem insane'a na autoscrollu. Ale dalej zajęło mi to więcej czasu niż powinno. To jest żart, że to mi się zmieni. Boże! Daleko jeszcze? Mam dość. Nie chcę już. Ale ja wiem, że tam na końcu gdzieś pewnie jest jakiś ekran końcowy, jakieś dedykacje, coś. Chcę to zobaczyć. Chcę tam być. Chcę tam dotrzeć. Nie, zmiana grawitacji, nie zauważyłem tego. Sklepy z 2000 diamentów jest przedmiot, dzięki któremu w Practice Mode leci oryginalna muzyczka, a nie ta. O, to będę musiał kupić, tylko że mam diamentów chyba 300. Nie? Tam była jakaś zmiana? Coś tam? Ej, ale jak mam tu przejść? Czy ej, halo, co, ktoś napisze, bo... You forgot something. Co? Co? No nie gadajcie, ja tu powinienem shipa mieć. Ej, halo. Nie, nie męczyłem się tyle i nawet tego nie ukończę. Nie no, dajcie Meciowi żyć, to błąd jest tylko, ale też... Ostatni poziomie, co za pech. Ja pierdzielę.